Dzień dobry, spotykamy się dzisiaj w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Filii nad Wisłą na wystawie finałowej 19 i 20 edycji konkursu Artystyczna Podróż Hesti. Konkurs dedykowany jest studentom i studentkom ostatnich 2 lat polskich uczelni artystycznych. Tegoroczna wystawa jest o tyle wyjątkowa, że spotykają się na niej prace finalistów obecnej, jubileuszowej 20 edycji oraz poprzedniej, 19, która w 2020 roku nie miała szansy zostać zaprezentowana na swojej wystawie. W tym roku zatem doszło do takiego połączenia, do pewnej kumulacji dwugłosu tych dwóch grup, 15 finalistów z roku 2020 i 15 z 2021. Pokażemy zatem, jak te prace ze sobą rezonują, jaki wspólnie dają obraz kondycji młodych artystów i artystek wchodzących właśnie na ten rynek sztuki dorosłej, opuszczający mury akademii i zaczynający swoją praktykę artystyczną już niezależnie od uczelni. Praca Katarzyny Wójcickiej, studentki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, zatytułowana jest Etat, co podkreśla niepokój artystki o to, że po ukończeniu studiów artystycznych nie czekają praca na pełen etat. Artystka mierzy się z problemem niepewności zatrudnienia, w związku z czym, poszukując odpowiedzi, poszukując recepty na ten stan, stwarza sobie własne fikcyjne stanowisko pracy, gdzie przez 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu wykonuje po prostu skrupulatną, manualną pracę. Te wszystkie rysunki, które widzicie za naszymi plecami, są wykonane ręcznie, cienkopisem. Artystka przez 8 godzin wykonuje tę, zdawałoby się, monotonną, być może bezcelową pracę, naśladując tym samym sytuację pracy biurowej czy korporacyjnej, gdzie trzeba wykonać jakieś zadanie od 9 do 17, nieważne czy ma to sens czy nie, tym samym zadając sobie pytanie o sens i kondycję pozycji artysty czy artystki na obecnym rynku pracy. Drugą taką pracą podejmującą wątek niepewności ekonomicznej, łączenia statusu artystki z poszukiwaniem obszaru zatrudnienia czy jakichś sposobów zarobkowania, jest instalacja Weroniki Zalewskiej zatytułowana Historia czasu wolnego. Artystka, poza tym, że jest studentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, pracuje również w sklepie spożywczym, w warzywniaku, gdzie korzysta z materiałów w zasadzie recyklingowanych, materiałów, które może tam pozyskać za darmo i właśnie z nich tworzy swoją instalację, która składa się właśnie z takich siatek, w które pakowane są, nie wiem, cebule czy ziemniaki. Tym samym ironicznie nawiązuje do marksistowskiej teorii, zgodnie z którą czas wolny pracownika powinien być tym czasem, który pozwala mu na doskonalenie się, na samorozwój, na oderwanie się od pracy. Tymczasem ona, tworząc swoją sztukę z tych materiałów pozyskanych ze swojej pracy dorywczej, no niejako pokazuje nierozerwalność i sprzężenie tego
tego losu artystki, która jakoś musi się utrzymać, jakoś musi zarabiać na siebie i jednocześnie ta praca, która nie jest jej marzeniem, nie jest jej pracą docelową, jednocześnie dominuje nad jej sztuką. Kolejnym artystą, który mierzy się z tym wątkiem pracy artysty i odnalezienia się na rynku zatrudnienia i w realiach ekonomicznych współczesnej Polski, jest Adam Kozicki, który do konkursu zgłosił pracę Biuro Wystaw, Biuro Pomysłów Artystycznych. Jest to dokumentacja jego działań performatywnych, które polegały na tym, że artysta stworzył fikcyjną firmę, fikcyjne biuro, w którym sprzedaje artystom pomysły na pracę. Biorąc pod uwagę wymogi współczesnych realiów, nacisk na nieustanną produktywność i kreatywność, jak sam twierdzi, artyści nie mają czasu, żeby po prostu się nudzić i wymyślać koncepcje. Dlatego on proponuje też z właściwym sobie poczuciem humoru takie ironiczne rozwiązanie, które jest właśnie firmą sprzedającą pomysły artystyczne. W filmie bierze udział też między innymi laureat 18. edycji naszego konkursu, który przyznaje, że pomysł na pracę konkursową kupił właśnie w biurze pomysłów Adama Kozickiego. Całość ma oczywiście konwencję takiego mokumentu, czy takiego żartobliwego właśnie dokumentu w duchu działań na przykład Mana i Materny. Także Kozicki w swojej pracy mierzy się właśnie z tym, podobnie jak poprzednie dwie artystki, z ekonomicznymi realiami tej pracy, tego zawodu, który de facto nie jest traktowany jako poważny zawód, który wymaga cały czas dorabiania i szukania jakichś elastycznych źródeł zatrudnień przez tych młodych ludzi, którzy próbują odnaleźć dla siebie miejsce na scenie artystycznej. Ten wątek niepewności, niepokoju o przyszłość porusza także Kinga Burek, studentka malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, której praca Infantki dotyczy właśnie wchodzenia w dorosłość. Wchodzenia w dorosłość nie tylko rynkową, nie tylko zawodową, ale także dojrzewania jako kobieta de facto. Tytułowe Infantki to właśnie młode dziewczyny, które widać na tym niezwykle ekspresyjnym obrazie, które z przerażeniem, wydawałoby się, patrzą w swoją niepewną przyszłość. Thank you.
nieco inne podejście do tematu dojrzewania, dorastania, do bycia kobietą proponuje Julia Woronowicz w wideoinstalacji Kwiatuszku, gdzie mierzy się z takim powszechnym powiedzeniem, które słyszymy już często od wieku przedszkolnego, o tym, że dziewczynki nie można uderzyć nawet kwiatkiem. Woronowicz tutaj w bardzo obrazowy sposób podejmuje dosłowną walkę z tym przekonaniem, z tym stereotypem kobiety jako istoty kruchej i delikatnej, pozując w tej niewinnej białej sukience z niewinną stokrotką, pokazuje jednak swoją siłę i wręcz agresję. Jak sama artystka pisała za Simone Beauvoir, cytuję, że nikt nie rodzi się kobietą. Kobiecość to pewna wypadkowa kulturowych norm, stereotypów, wychowania, z którymi artystka zdaje się po prostu w ten sposób walczyć. Kolejną pracą, która negocjuje z tymi stereotypami kobiecości, męskości, opresyjną formą patriarchalnych struktur, które panują na różnych szczeblach naszego społeczeństwa, jest instalacja Anny Rutkowskiej Waga ciężka, gdzie artystka opowiada o swoim jednostkowym, prywatnym doświadczeniu bycia seksualizowaną, bycia sprowadzaną do roli przedmiotowej, niepodmiotowej przez profesorów, oczywiście płci męskiej, na akademii, gdzie studiuje. Artystka wykorzystała koszule robocze wzięte właśnie od profesorów, które wymazane farbą, niejako wykonywała na nich właśnie seksualne gesty, trochę się z nimi szamocząc, trochę się do nich tuląc, tworząc taki niepokojący obraz właśnie tego, jak tę młodą kobietę postrzegają mężczyźni na akademii. Instalacja właśnie składa się z tych koszul powieszanych w taki sposób, by właśnie swoją formą przytłaczały, wywoływały wrażenie tej ciężkiej wagi, tej presji, która spoczywa na młodej dziewczynie, która próbuje odnaleźć sobie miejsce w środowisku artystycznym. Podobnie jak w instalacji Ani Rutkowskiej mieliśmy do czynienia z tym bardzo cielesnym, fizycznym aspektem tworzenia sztuki, bardzo zmysłowym, gdzie artystka używała jako medium swojego ciała. Podobnie, choć w innej oczywiście formie, mamy podobną sytuację przy pracy Ani Kwiatkowskiej, studentki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, która w swoim malarskim poliptyku, jak zresztą w całej swojej twórczości, wykorzystuje do malowania nieklasyczne pędzle, nieklasyczne narzędzia malarskie, ale właśnie swoje ciało. Anna jest także tancerką i to widać właśnie w płynności tych ruchów, gestów, które odbija na swoich płótnach, wytyczając trajektorię, kreśląc zasięg, możliwości swojego ciała, skupiając się właśnie na tym niemalże namacalnym geście, który odbija się w farbie.
Na wystawie obszar malarstwa reprezentowany jest także przez Jana Eustachego-Wolskiego, studenta malarstwa z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, który w formie poliptyku buduje taką grę skojarzeń, taką grę motywów wręcz postmodernistyczną, gdzie łączy ze sobą wizualne wątki chociażby z malarstwa romantycznego czy jakieś barokowe ornamenty z kulturą wizualną współczesnych metalowców, co widać chociażby w tych stylizowanych napisach na płótnie. Wolski rzeczywiście doszukuje się w historii, w tej martyrologicznej historii Polski, którą szczególnie lubili podkreślać twórcy epoki romantyzmu, ze współczesną fascynacją śmiercią, rozkładem w subkulturze death metalowej. Dalej pozostając w kręgu malarstwa, skupmy się teraz na pracy Przemysława Pińskiego, znanego także jako Piniak, studenta Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, który w swojej monumentalnej pracy podejmuje wątek obecnej sytuacji osób LGBT, w szczególności zaś gejów, nawiązując do słynnych trójkątów, które były naszywane homoseksualnym więźniom obozów koncentracyjnych. Choć artysta początkowo, jak sam pisał, próbował przedstawić, opowiedzieć tę historię w formie barwnego kabaretu, podczas pracy nad obrazem zrozumiał jednak, że sytuacja współczesnych homoseksualnych mężczyzn, może niekoniecznie w Polsce, ale na świecie, nie różni się tak bardzo od tego, co miało miejsce w obozach koncentracyjnych te 80 lat temu, powołując się chociażby na przypadki samosądów rodzinnych nad homoseksualnymi członkami rodziny w Czeczenii, ale także zastanawiając się, czy obecna sytuacja w Polsce nie jest w stanie eskalować także w takim kierunku, pytając tym samym, czy historia obozów i mężczyzn z różowymi trójkątami jest faktycznie pieśnią przeszłości, czy jest to historia już zamknięta, która nigdy więcej się nie powtórzy. Wątek po pierwsze sytuacji społeczności LGBT w Polsce, ale także reakcji prawicy czy kościoła na wyobrażone zagrożenie zalewem tak zwanej ideologii gender porusza w swojej pracy Katarzyna Wyszkowska. Instalacja zatytułowana G-Ideology, czyli właśnie nawiązująca do tego określenia, które już się ukuło w retoryce polskiej prawicy, ideologii gender, która zalewa, tak obrazowo mówiąc, polskie społeczeństwo. Właśnie wykorzystując tę retorykę, Wyszkowska tworzy obraz tej tęczowej mazi, która w taki niepokojący sposób zalewa ten domek. Jednocześnie
Wyszkowska, sięgając po taką popkulturową estetykę i wizualność zaczerpniętą chociażby z dziecięcych zabawek z lat 90., które widać w tych neonowych kolorach czy użyciu brokatu, podejmuje tak naprawdę wątki bardzo istotne, nie tylko tak jak w tym przypadku sytuacji, czy raczej napięcia na linii społeczności LGBT i środowisk kościelnych, ale w swojej twórczości podejmuje także często wątki ekologiczne, gdzie właśnie w tej wydawałoby się niewinnej, zabawkowej formie mówi o tematach kluczowych dla polskiej i nie tylko, dla polskiego i nie tylko polskiego społeczeństwa współcześnie. Temat prawicowych narracji i rosnących w siłę współcześnie, nie tylko w Polsce, ruchów fundamentalistycznych podejmuje w swoim obrazie także Anna Grzymała, autorka pracy Starcie bojówkarzy Słońca i Księżyca. Na tym obrazie widzimy postaci dwóch agresywnych, walczących ze sobą mężczyzn, którzy mają na ramionach emblematy jednej i drugiej frakcji, czyli tytułowego Słońca i Księżyca. Ale czy tak naprawdę ciała niebieskie potrzebują swoich bojowników, czy potrzebują, aby jedna i druga strona ze sobą walczyły? Grzymała zdaje się w ten sposób podkreślać fakt poszukiwania tak naprawdę tematów zastępczych w dobie zagrożeń klimatycznych, gdzie dochodzą do głosu starcia właśnie na tle religijnym, na tle politycznym, które jednak wydają się być no właśnie jedynie zakamuflowaniem faktycznych problemów współczesności. Są formą eskapizmu i poszukiwania w tej bezcelowej walce sposobu na oderwanie się od realiów katastrofy, która wisi gdzieś na horyzoncie. Podobny temat bierze na warsztat Jan Porczyński, student Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, który no, w mniej realistycznej, a bardziej ekspresyjnej formie również dotyka wątku niepokoju związanego właśnie z zagrożeniami klimatycznymi. U niego te postacie, które są zdeformowane, ale także zatracone w takim tańcu, muzykowaniu, zdają się nie widzieć wiszącej nad nimi katastrofy, którą symbolizuje ten padający, czerwony, toksyczny deszcz. Wątek katastrofy klimatycznej, która w poprzednich pracach była jedynie zasugerowana poprzez stworzenie rodzaju podskórnego niepokoju,
W pracy Karoliny Pawelczyk zdaje się już przyjmować swoją realną i namacalną formę. Artystka bowiem w swojej instalacji stworzyła scenerię rodem z dystopijnej przyszłości roku 2029, kiedy Ziemia w kształcie, jaki znamy teraz, przestała istnieć, a ludzie, aby przetrwać, zostali zamknięci w pojedynczych kapsułach. Artystka stworzyła tutaj scenariusz, w której troje bohaterów bada wycinki tej nowej, dziwnej rzeczywistości, wchodząc w relacje z różnymi przedmiotami, takim na przykład jak totem zbudowany z odświeżaczy powietrza, które wydzielają zapach świętego drzewa Palo Santo, które co prawda w owej dystopijnej przyszłości już wyginęło, ale nadal dla człowieka wchodzącego w relacje, w zależność ze swoim przedmiotem podniesionym wręcz do rangi kultowej, nadal pozostaje cień tego dawnego mistycznego znaczenia. Podobnie kolejny scenariusz, który rozgrywa się obok tej rośliny. Tutaj bohaterka, którą sami możemy odegrać, będąc widzami na wystawie, do tego stopnia tworzy toksyczną więź ze swoją rośliną, która jest jej jedynym towarzyszem, że próbuje nauczyć ją mówić. W końcu roślina nie przemawia, ale śpiewa fragment piosenki Britney Spears Toxic. I wreszcie trzecia opowieść z tej rozbudowanej fabuły to historia człowieka, który śledzi podróż na inną planetę 1% najbogatszych mieszkańców Ziemi, którzy uciekając przed katastrofą udają się na planetę łudząco podobną do Ziemi, gdzie są w stanie zamieszkać. Ten bohater do nich nie należy, natomiast dzięki technologii VR, od której niejako staje się uzależniony, żyje życiem tych lepszych od siebie, tych, w których pragnie się wcielić, jednocześnie zatracając przy tym swoją tożsamość i swoją jednostkowość. O tej, w cudzysłowie mówiąc, toksycznej relacji człowieka z innymi gatunkami zamieszkującymi naszą planetę opowiada w swojej instalacji także Sylwia Marszałek-Jenneralczyk, która stworzyła dosyć abstrakcyjną formę, która jednak zatytułowana jest Pieśń Humbaka. Tworzy rodzaj takiego instrumentu, organów, którymi dyryguje odwiedzający, oglądający pracę człowiek. Widz może poruszać tym instrumentem tak, aby on wydawał dźwięki. Te dźwięki to właśnie tytułowa pieśń humbaka, czyli nagrania dźwięków, jakie wydają wieloryby. Natomiast w sytuacji, kiedy to człowiek porusza tym instrumentem, de facto staje się dyrygentem tego, co śpiewają humbaki. Staje się, w przenośni mówiąc, władcą natury. Co też stanowi komentarz do tego, w jakim kierunku potoczyło się życie na Ziemi i jak wszechogarniająca jest wobec innych gatunków rola człowieka. I tak jak poprzednia artystka podkreślała tę nadrzędną rolę człowieka, tę dominującą rolę gatunku ludzkiego w ekosystemie naszej planety, tak inna krakowska artystka, Ewelina Węgiel,
w swoim filmie stara się tę antropocentryczną narrację nieco odwrócić, pokazując no właśnie nie wszechwładność człowieka, ale równolegle i równorzędnie pokazując perspektywę człowieka i psa, gatunku, który żyje od tysiącleci w symbiozie z człowiekiem i których rozwój przebiegał równolegle. Na przykładzie działań aktywistów ekologicznych, w tym również siostry artystki, Ewelina Węgiel filmuje działania, losy społeczności właśnie aktywistów prozwierzęcych, a jednocześnie stara się ukazać tutaj perspektywę nie tylko człowieka, ale także perspektywę zwierzęcia. Pozostając dalej w temacie międzygatunkowych relacji, znajdujemy się teraz w części wystawy, która została oddzielona od reszty taką subtelną przesłoną w formie prześwitującej zasłonki. Prace, które znajdziemy tutaj, są bardzo subtelne w swojej formie, monochromatyczne, czyli w większości czarno-białe. I także poruszają problemy bardziej związane z jednostkowym, intymnym doświadczeniem artystów i artystek. Oglądamy teraz pracę Justyny Streichsbier, studentki Akademii Sztuki w Szczecinie, która na fotografiach uwieczniała de facto swoje życie rodzinne, natomiast nie tak, jakbyśmy wyobrażali sobie sielskie rodzinne scenki. Artystkę zainspirował jej 8-letni syn, który jest wielkim miłośnikiem ptaków. To też artystka postanowiła spełnić jego małe marzenie i wraz z całą rodziną symbolicznie zamienić się w ptaki. Stworzyła więc dla całej rodziny takie maski, w których fotografowała ich w grupie, ale podczas pracy nad tą serią powstały również inne zdjęcia. Te, które widzimy w poziomie, to są właśnie sceny rodzinne, gdzie widać dzieci artystki przebrane za te tytułowe ptaki, wcielające się właśnie w rolę tych wymarzonych przez nie istot wolnych i swobodnych. Natomiast podczas pracy nad tą serią artystka odkryła również inne znaczenie tego, czym może być gniazdo, czym może być także przywdziewanie tej maski. Stąd też powstała seria fotografii, które widzimy w wersji pionowej, gdzie z kolei autorka ukazuje nam się sama w scenach, kiedy jest zupełnie naga lub też częściowo przesłonięta. W ten sposób podkreślając pewien rozdźwięk między tą prywatnością, którą dzieli z rodziną, a swoją jeszcze bardziej prywatną prywatnością, swoją intymnością, tą jednostkowością, kiedy de facto zdejmuje maskę i może być sobą poza kontekstem bycia matką, bycia artystką. I ostatni ważny wątek, który pojawia się na wystawie, realizowany jest w grupie prac, którą można określić jako podejmujące tematykę wiejską.
Te trzy prace, które widzimy teraz, zostały stworzone przez artystów i artystki, którzy urodzili się na wsi i w jakiś sposób z dzisiejszej perspektywy młodych twórców z tą swoją przyszłością, z tą tożsamością i korzeniami próbują się mierzyć. Jan Kowal w swoim wideoperformensie zatytułowanym Owoc ludu pracy eksploruje miejsca, które doskonale zna ze swojego dzieciństwa. On również w czasie pandemii powrócił na swoją rodzinną wieś, gdzie starał się stworzyć nową relację z tym wszystkim, co składa się na krajobraz wiejskiego gospodarstwa, na elementy wykorzystywane do pracy. I co jest istotne, tak jak na wsi wszystkie prace i wszystkie narzędzia mają swój sens i cel, tak Jan Kowal w swoim działaniu zdaje się niwelować tę konieczność celu. On po prostu skupia się na działaniu, skupia się na geście, na materiale, który poznaje w najbardziej fizyczny sposób, tak? Wchodząc w bardzo cielesne, w bardzo zmysłowe wręcz relacje z obiektami znalezionymi na rodzinnej wsi. Z kolei Natalia Galasińska, autorka instalacji Złom, również podejmuje temat swojej rodzinnej miejscowości, z której pochodzi. Natomiast ona zwraca uwagę na PGR-owską przeszłość wsi Karnice, gdzie, jak sama twierdzi, mieszkańcy z sentymentem wspominają czas, kiedy gospodarstwa były skupione w PGR-ach. Natomiast współcześnie ich dawni pracownicy, którzy zubożeli, często trudnią się zbieraniem tytułowego złomu. I właśnie we wspólnym działaniu z mieszkańcami swojej wsi artystka za pomocą tego materiału, który pozostał jeszcze gdzieś tam na gruzach dawnych po-PGR-owskich zabudowań, odtwarzała plan tego ich PGR-u z ich wspomnień, tej przeszłości, która jawi im się jako czas największej świetności, czas, kiedy byli po prostu spokojni o swój byt. I wreszcie Małgorzata Mycek, malarka związana z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu. Ona na swoich pracach dokumentuje właśnie takie paradoksy współczesnego wiejskiego życia, szczególnie jeśli chodzi o sytuację kobiet, które jednocześnie muszą być dobrymi gospodyniami, wykonywać prace gospodarcze, a przy tym dbać o swoją urodę i być, konwencjonalnie mówiąc, pięknymi i zadbanymi. Na tym obrazie zatytułowanym Myślał kurczak o niedzieli, a w sobotę łeb mu ścieli, artystka przedstawia właśnie dziewczynę, która szykuje się na wieczorną imprezę, ale wcześniej musi jeszcze załatwić swoje gospodarskie obowiązki. I co jest istotne, Małgorzata Mycek swoje prace w większości tworzy na materiałach z recyklingu. Na takich, nie na płótnie, lecz na takich banerach czy skrawkach z drukarni przemysłowych, podkreślając właśnie to swoje wiejskie wychowanie, zgodnie z którym nic nie może się zmarnować. Tak jak w gospodarstwach wiejskich często widzimy składowiska różnych odpadów, tak właśnie artystka tutaj, nawet próbując odciąć się niejako od tego swojego miejsca pochodzenia, nadal jednak przejawia takie wpojone normy i zachowania, które zostały z nią także teraz, gdy opuściła swoją rodzinną miejscowość.